Sezon rowerowy ponad wszelką wątpliwość uznać należy za otwarty. O tym, że czas otworzyć sezon na rozsądek, przypomina policja. O tym, jak nie zabić i nie pozwolić się zabić, jakie zasady są na wagę własnego i cudzego życia, powiedział nam Andrzej Kryścio, szef suwalskiej drogówki. Rowerzysta powinien poruszać się poboczem utwardzonym, jeżeli nadaje się do jazdy rowerem. Jeżeli powiedzmy nie ma takiej możliwości, nie ma takiego pobocza, po którym może poruszać się, jak najbardziej według przepisów może również poruszać się jezdnią. Zadbać o swoje. I zadbać również właśnie o swoje bezpieczeństwo, aby nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. I o swoją widoczność. I o swoją widoczność, tak, aby rowerzysta był widoczny, aby wyposażenie było prawidłowe. Jednak bezpieczeństwo rowerzysty zależy nie tylko od niego samego. Kierowca auta na widok rowerzysty bądź grupy rowerzystów powinien zdaniem naczelnika suwalskiej drogówki zastosować najwyższą ostrożność, szczególnie wykonując manewr wyprzedzania. Policja mówi jednoznacznie, na ile to możliwe, ograniczmy swoje zaufanie do innych użytkowników dróg, jak i wiarę we własne możliwości lub umiejętności. Nie prowokujmy losu. Lżejsza noga, mniej brawury i więcej rozsądku. Dbałość o to, byśmy byli widoczni, to najskuteczniejsze sposoby na uniknięcie tragedii. I to dotyczy zarówno rowerzystów, jak i kierowców.